Hejka kochani, witam Was w nowym vlogu. Dziś zabiorę Was na małą wycieczkę. Jeżeli ktoś ogląda długo mój kanał, to wie, że często pokazuję Wam różne sklepy tutaj właśnie w Stanach. Takie, wiecie, ciekawe, coś innego niż w Europie czy w Polsce, co rzeczywiście może Was zainteresować. I dzisiaj zabiorę Was do sklepu, który ma podobną politykę sprzedaży rzeczy, promocji, tak jak Marshall, TJ Maxx czy Ross. Czyli na pewno będzie dużo jakichś firmowych rzeczy, dużo ciuchów, kosmetyków, rzeczy dla dzieci, do domu, więc dzisiaj Was tam zabiorę. Może być tak, że mogę dogrywać głos z tego względu, kochani, że może być tam muzyka. A wiadomo jest, że jeżeli puszczę coś z muzyką, to albo będę musiała swoją muzykę podłożyć, wtedy Wy nie będziecie słyszeć mnie i ogólnie mogą zablokować ten film, więc może Wam się on po prostu nie wyświetlać. Więc wybaczcie, jeżeli będę musiała dograć głos, mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać i że będziecie się ze mną dobrze bawić. A do jakiego sklepu Was dzisiaj zabieram? Do Burlingtona. Bardzo ciężko jest mi wymówić tą nazwę, bo niby się pisze Burlington, a wymawia się niby takie is u Burlington. No, więc tak, no dobra, to co? Dla mnie to jest też tak samo nowość, jak i dla Was. W tym sklepie nie byłam, ale od dużej ilości znajomych słyszałam, że są tam fajne rzeczy i w bardzo okazjonalnych cenach, więc ciekawa jestem, czy coś uda mi się jakby złowić. Dobra, chodźcie do sklepu. No dobra, kochani, no to idziemy. W tym sklepie jeszcze Was ze mną nie było. Patrzcie, ile jest fajnych jakby działów, jak widzicie, dla kobiet, dla mężczyzn, dla dzieci, dla takich najmłodszych dzieci, takich, wiecie, babysiów dla domu. No dobra, to idziemy. Kochani, po pierwsze sklep jest przeogromny, gigantyczny i jest podzielony na parę stanowisk, wielkimi regałami przydzielony i tak jak widzicie tutaj na wstępie pokazuję Wam akurat torby i plecaki, bo akurat taki regał był przy samych, można powiedzieć, drzwiach i jak widzicie wybór jest ogromny, torebek mniej znanych lub bardziej znanych firm, tak jak na przykład Tomiego, o tutaj macie Reeboka na przykład. Powiem Wam, że te rzeczy naprawdę mają tutaj bardzo dobre ceny. Chyba jedne z lepszych cen niż, jak wiecie, porównując do innych sklepów. Tutaj na przykład macie dla przykładu torebkę Guessa za $27. To naprawdę nie jest dużo, w innych sklepach jest drożej. No i powiem Wam, że tych torebek było od groma, aż ciężko by było mi się na coś zdecydować, gdybym musiała coś kupić. Kolejnym działem jest dział z kosmetykami i różnymi śmiesznymi gadżetami. Jak widzicie, poprzez lampy do paznokci, sztuczne rzęsy, sztuczne paznokcie, no rzeczywiście tego też tam jest sporo i można znaleźć różne ciekawe marki, mniej lub bardziej znane. Powiem Wam, szamponów i mydeł było mega dużo, duży wybór, jak i też gadżetów do włosów, ale też i pasków z takimi różnymi portfelami. Były bardziej firmowe, mniej firmowe, cały czas to się tak, wiecie, przykłada, ale jak widzicie, cały czas Wam pokazuję ceny dla porównania, więc nawet zobaczcie tutaj Kelvina, nie jest to wcale takie drogie. No wybór był tam przeogromny i powiem Wam, że ten sklep akurat koło mnie był bardzo dobrze tak jakby zaopatrzony, bo pojechałam gdzieś dalej, żeby nagrać Wam więcej materiału. Już te rzeczy były bardziej przebrane. Tutaj rzeczywiście był naprawdę duży wybór. No i oczywiście buty, to co ja lubię najbardziej. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jakie modele też przymierzałam i jakie, jak te modele wyglądają cenowo.
Żałowałam trochę, bo rzeczywiście modele z mniejszymi rozmiarami były dużo fajniejsze. Niestety te większe rozmiary widać szybciej schodzą, ale też niektóre buty były ciekawe i miały bardzo dobre ceny. A tutaj słuchajcie, dla samej ciekawości założyłam te buty. Nigdy bym ich pewnie nie kupiła, ale zobaczcie, nawet ich nie mogłam wsadzić nogi dalej, a moja noga raczej do szczupłych należy, więc i czasami takie wykręty można tam znaleźć. No, te skradły moje serce. Po prostu Gucci. Nie wiem, czy wiecie, ale takie wielkie klapy teraz są najbardziej modne. Tutaj mamy fila, bardzo fajny kolor, wykończenie i zobaczcie, $24 tylko. No tych klapek, powiem Wam, było dużo i też mogę Wam powiedzieć, że w tym sklepie, tak jak mam porównanie z innymi tymi sklepami, z fajnymi promocjami, chodzi mi o to, że jak mam porównanie właśnie na przykład z TJ Maxxem czy z Marshallem nawet, to te modele butów są tak jakby, wiecie, sprzed dwóch sezonów, a tak jak tutaj widzicie, no na przykład te klapki, to są taki największy hit teraz tego lata i rzeczywiście tam było dużo więcej butów, które są teraz modne, a nie na przykład 2 lata temu. Te klapki skradły moje serce i one pojechały ze mną do domu. Mega wygodne, super wyprofilowane. Już Wam pokazywałam w innym vlogu te buty. I stwierdziłam, że będą idealne w góry. Mają bardzo fajne, przyjemne futerko. I na pewno będą mi się tam idealnie sprawdzać. No i ta cena, kosmos. Ciuchów też tam było sporo, chociaż powiem Wam szczerze, że ja aż tak bardzo nie zwracałam uwagi na ciuchy, bo jakoś tak teraz nic mi szczególnego nie potrzeba. Ale pokazuję Wam na przykład różne firmy i jakie oni mają akurat ceny, więc jak widzicie nawet t-shirty rzeczywiście tą cenę mają niską, tak samo jak tutaj znowu firmowe sukienki mają bardzo okazjonalne ceny i jak widzicie też niektóre te ceny są jeszcze czerwone, czyli już taka przecena przeceny, więc wtedy już naprawdę można tanio kupić te rzeczy. I powiem Wam, że tam było tak dużo i tych sukienek, i t-shirtów, spódnic, spodni. No jest w czym wybierać. Chyba tam jest największy wybór, jeśli chodzi właśnie o ubrania. Bardzo dużo jest rzeczy, dużo więcej niż w typowym Marshallu czy TJ Maxxie. Let's go chill. Yeah. Met a couple things out south of Brazil. Then I took a flight out to Indonesia. Yeah. Thinking name was Stephanie. No way that was Tina. Christina out in LA. Steph out in Jersey. I know you heard me. Girl, don't be worried. I'll be there in the jiffy. If you need the quickie. If you need the picture, you can at me quickly. And these girls all lie like Pinocchio. Got a couple wild things in Tokyo. Then I had to go way out to Alaska. Just to. No i przechodzimy teraz sobie na dział, o teraz możecie widzieć jaki ten sklep jest wielki, na dział dziecięcy dla takich maluszków, noworodków i powiem Wam, że bardzo żałuję, że nie trafiłam tam przed urodzinami Kacperka, bo tam można było by kupić prawie wszystko i naprawdę ceny są wręcz śmieszne. Zaraz Wam pokażę też łóżeczka dla dzieci i inne rzeczy, za które ja zapłaciłam dużo, dużo więcej w innych sklepach takich typowo dziecięcych. No jak widzicie, nawet są foteliki, plecaki, wózki. Rzeczywiście ceny też powalają. Za wózek $100, 130. No powiem Wam szczerze, że żałuję, że tam nie przyjechaliśmy wcześniej. Łóżeczka dla dzieci, normalna cena $300, a je można było kupić za $100. I to naprawdę takie wszystko bardzo dobre jakościowo.
Tutaj są takie właśnie całe zestawy do łóżeczka dziecięcego i powiem Wam, że te zestawy ja szukałam dla Kacpra, były tak drogie, kosztowały ponad $50, a tutaj można było kupić za niecałe 40 ze wszystkim, tak? Więc jeżeli czegoś szukacie takiego tańszego, mówię to o dziewczynach ze Stanów, to polecam Wam ten sklep naprawdę. Tutaj jak widzicie też spodnie Levisa znalazłam, 502 dla Kacperka za całe $9. Byłam w szoku i w ogóle tam ubrań i jeansów Levisa jest bardzo dużo i dla dzieci i dla dorosłych, więc jeżeli jesteście fanami tej firmy, to tam rzeczywiście dużo tego znajdziecie. Spodnie oczywiście jeszcze troszeczkę muszą sobie poczekać, ale mówię, no taka cena i takie fajne, że wiecie, Kacper dorośnie spokojnie, pewnie zaraz na momencie. Dużo zestawów jest, dużo też dla Wiktorii kupiłam rzeczy, właśnie takich fajnych, dłuższych spodenek, jak widzicie, za całe $12, dużo ubrań takich właśnie t-shirtów, jeansów krótkich. Wiktorii się teraz na pewno przyda, wybiera się teraz na summer camp, więc musi mieć trochę tych rzeczy. Na każdym właśnie produkcie macie podaną cenę wcześniejszą i cenę już sklepową, tego akurat sklepu, więc to się naprawdę bardzo opłacało. Tutaj mamy koszulkę Converse'a, która wcześniej kosztowała prawie $30, a ja ją kupiłam za całe 4. No i buty dla dzieci, powiem Wam, że chyba teraz będę już przyjeżdżać tam po buty, bo naprawdę wybór jest przeogromny. Są firmowe, bardzo firmowe buty, na przykład Adidasa, i zobaczcie, jaka jest cena, 22,99. Są, o, na przykład Tomiego klapki. Ta cena to w ogóle mnie rozśmieszyła, słuchajcie, bo te klapki kosztowały tylko $14. I też są i zimowe buty, więc tym bardziej fajnie, bo wiecie, na Florydzie takie zimówki dostać to też jest w cenie i jeszcze przecenione, miały super cenę, ale niestety to był rozmiar, który teraz Kacperek nosi, więc wiem, że do zimy jeszcze mu nóżka urośnie. Kolejnym działem, którym możemy tam znaleźć, to jest dział dla naszych pupili, czyli dla zwierząt. O rany, jaki tam był wybór łóżek, misek, smyczy, jedzenia, smakołyków, ogrom. No i też dział domowy, co lubię najbardziej. Jejku, czego sobie nie wymyślicie, to tam znajdziecie, naprawdę. Szczerze, no wszystko jest. I deski, i zestawy naczyń, garnków, szklanek, mebli nawet, co widzicie teraz, różne pufy i rzeczywiście oni chyba tam mają najlepsze ceny, jeśli chodzi o te rzeczy. Najtaniej tam jest w tym sklepie. To już mam teraz porównanie i mogę Wam śmiało o tym powiedzieć. Z tej rzeczy się bardzo ucieszyłam, że udało mi się znaleźć. Są to takie, jak widzicie, tak zwane różańce, korale drewniane, które kosztowały tylko $12 i one mi idealnie będą pasować do naszej górskiej choinki. Zaraz Wam jeszcze pokażę, co wybrałam, bo jeszcze coś tam kupiłam. Oprócz, kochanie, ubrań dla dzieci i tych moich ozdobnych koralików drewnianych, które widzieliście, i butów, to wybrałam też takie bardzo fajne hasła motywacyjne dla Marka do ofisu. Markowi się też one bardzo spodobały i one były w cenie 34,99 i powiem Wam, że naprawdę wielkościowo są bardzo fajne. Fajne są zrobione, w takim stylu, żeśmy nie widzieli takich plakatów. No i też te ramy są bardzo fajne. Widzicie, bardzo, oj, dobrze to jest wykonane. O, ta mi się też bardzo podoba.
Super. I fajne są też te hasła. Stwierdziłam, że dwa będą, jak zawsze my tak lubimy, jak już coś jest w jednym stylu, to już jakby kontynuować to, więc jeszcze takie fajne dwa obrazki do biura. Mam nadzieję, że wycieczka Wam się spodobała. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. No i jeżeli chcecie więcej takich filmów, to dajcie znać. Może już jakieś filmy macie na myśli odnośnie Ameryki, takich stricte, to też dajcie znać na dole w komentarzu. Ja już się teraz z Wami żegnam. Do usłyszenia, buziaki. Pa!